Dzień dobry bardzo. No to witamy Was z Dubrovnika. Jest to ostatni nasz punkt w Chorwacji i na sam koniec właśnie taka perełka będzie. Także zapraszamy na odcinek. No i od razu taka informacja dla zmotoryzowanych. Tutaj w ścisłym centrum ceny za parking zaczynają się od 40 kun za godzinę. Przynajmniej myśmy się z tym spotkali. Agata widziała nawet cenę za 75 kun. No, za godzinę. Za godzinę oczywiście. Także no, ceny zaczynają się ciekawie. Ogólnie jest bardzo mało miejsca, żeby tu gdziekolwiek stanąć. Myśmy znaleźli akurat darmowe, no ale musieliśmy przejść tam ponad kilometr, no i stoimy gdzieś tam na górze, jak tą drogę widzicie. Dużo samochodów tam też stoi, w ogóle no jest problem z miejscami. Są podziemne, no ale tak jak mówiłem, no ceny są bardzo wysokie. Na starym rynku i legenda głosi, że jeżeli napijecie się z 16 ujść tutaj do źródła, z fontanny Onufrego, będziecie mieć szczęście, ale pamiętajcie, to tylko jeden raz działa, więc dobrze się zastanówcie nad tym, jakie chcecie spełnić życzenia. Ogólnie jak na niedzielę i na Dubrovnik to jest bardzo mało ludzi. Jest po prostu pusto i to jest główna ulica w sumie, bo teraz idziemy do tego głównego placu. I już pierwsze ciekawostki. Na pewno słyszeliście albo oglądaliście Grę o Tron. Była tutaj ona kręcona, dlatego Dubrovnik stał się też taki jeszcze bardziej popularny i jest bardzo dużo takich sklepików właśnie z takimi gadżetami z tego serialu. I w każdym sklepiku jest napisane, że to jest oryginalny sklep z oryginalnymi gadżetami Gry o Tron. Każdy dosłownie. Ale oprócz tego jeszcze, bo nie tylko... przejdziemy. Oprócz Gry o Tron był tutaj też kręcone także Gwiezdne Wojny. Powrót Jedi czy jakoś tak? Powrót Jedi. Przepraszam, no ja nie oglądałam. I to jest drugi film, który jest taki bardzo popularny właśnie, który stąd się powiedzmy wywozi. Odcinki były kręcone. Także teraz przespacerujemy się po wąskich uliczkach, chociaż ta nie jest wąska. A gdzie są te schody właśnie, które są główne? Te schody, które są takie sławne, gdzie w grze o Tron była ta chyba nago schodziła. No nie oglądałam Gry o Tron, więc przepraszam. Jest za co. No i mamy najbardziej sławne schody w całym Dubrovniku. W Dubrovniku mamy też najstarszą w Europie aptekę, w której można kupić podobno super kremy z płatków róż. I zwykle są tutaj podobno ogromne kolejki Azjatów, a jak widzicie puchy. Najbardziej znany w Dubrovniku to jego mury obronne, które miejscami mają szerokość 6, a nawet 8 metrów. Są tutaj twierdze i to jest taka niezdobyta nigdy twierdza,
która, by the way, w sumie nie była nigdy tak podbita, ponieważ była tutaj Republika Dubrownika, która sprytnie zarządzała tym miastem, ponieważ nie wdawała się w żadne konflikty, była ugodowa i sprytnie zarządzana była, przez co Dubrownik nigdy nie ucierpiał. Oprócz jednego, jedynego razu, czyli wojny bałkańskiej, która była niecałe 30 lat temu. I wtedy Dubrownik był mocno zniszczony, 2/3 tutaj starego miasta była albo spalona, albo po prostu doszczętnie zniszczona. Na szczęście odbudowano, teraz aktualnie nie widać żadnych oznak, że kiedykolwiek tutaj była jakakolwiek wojna, że mury były storpetowane i tak dalej, więc możemy się cieszyć pięknymi widokami, które tutaj są i wcale się nie dziwimy, że jest to perła Adriatyku, naprawdę jest tutaj pięknie. No, ale niestety, jak perła, no perły są drogie i nie oszukujmy się, Dubrownik jest bardzo drogi. Wejście na mury, żeby obejść sobie tutaj dookoła, to koszt 200 kun, czyli 120 zł. Zostawiam Bantu do opinii, czy to jest mało, czy to jest dużo. Po mojej minie chyba widzicie, jakie mam zdanie. Patrzcie tutaj na te zdumienia. Pięknie to wygląda. Pani tutaj wyszywa obok. Zobaczcie, jakie piękne robótki ręczne. Śliczne są. Adio. Adio. Idziemy tutaj tymi uliczkami, nie mam zielonego pojęcia, gdzie już teraz jesteśmy i to jest w tym wszystkim piękne. Jeżeli będziecie tutaj, to nie bójcie się chodzić po tych zakamarkach, no są mega klimatyczne, no zobaczcie to. Pięknie jest tutaj, naprawdę. Domowe przetwory w słoiku, na słoneczku się grzeją i nie wiem, co to w sumie jest, jakieś owoce, może jakaś rakija? Zapytacie zapewne, jak wyglądają ceny. Tak jak wspominaliśmy już wcześniej, Dubrownik nie należy do najtańszych miast. I w restauracjach, no niestety to widać. Za danie trzeba zapłacić 80, 100,
150 kun. Oczywiście w zależności czego oczekujecie, jak zawsze. Ale wystarczy wyjść poza tylko ten rynek i ceny są troszeczkę niższe. Co nie zmienia faktu, że i tak nie jest to najtańsze miasto. Taka przyjemność, czyli wjazd kolejką w górę i w dół, żeby podziwiać piękną panoramę tutaj miasta na wzgórzu na S, to koszt 160 kun za osobę. Jakby ktoś był chętny i chciał, to myślę, że to jest fajna opcja. Teraz lecimy polatać trochę Morganem ukradkiem tutaj w okolicach, porobić kilka jeszcze zdjęć. I jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapki w górę, komentujcie. Jest nam wtedy niezmiernie miło, kiedy komentujecie, kiedy widzimy, że Wam się podoba lub też nie, bo też tak oczywiście może być. I subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Wtedy, kiedy pojawi się nowy odcinek, to na pewno zostaniecie o tym powiadomieni. A teraz zapraszam na piękne loty! Stare miasto w Dubrowniku zostało wpisane w 1979 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I nic w tym dziwnego. Piękna architektura oraz niepowtarzalne mury obronne robią niesamowite wrażenie. Mają one 1940 metrów długości i składają się z 5 fortów oraz 16 wież i bastionów. Jak wiecie z lekcji historii lub z poprzedniego naszego odcinka, był to teren byłej Jugosławii. W 1991 roku rozpoczęła się wojna domowa, której początkowo świat się tylko przyglądał. Aż do 1 października tego samego roku. Dlaczego? Wojna dotarła do Dubrownika. Z biegiem dni sytuacja się tylko pogarszała. W listopadzie spadły pierwsze moździerze na czerwone dachy Starego Miasta. I wtedy właśnie zrobiło się głośno. Wszyscy byli zbulwersowani, jak można niszczyć zabytki z listy UNESCO. Część mieszkańców chowała się w fortach, których grube mury dawały im bezpieczeństwo, a druga część niestety musiała uciekać z miasta. 25 lat później Stare Miasto zostaje odbudowane, a wojna zostaje tylko w pamięci mieszkańców, którzy niechętnie wspominają te smutne czasy. I tym oto sposobem kończymy ten odcinek.